Jestem Omlet, przyjechałem z Grodziska Mazowieckiego, 40 km pod Warszawy. Bliziutko, powiedz bracie, co ma zamiar dzisiaj zrobić na scenie? Mam zamiar wygrać ten program. No to bomba, powiedz, jaki rodzaj rapu uprawiasz i co nam dzisiaj pokażesz, jaki styl? Stylu własnego nadal szukam, nie mam nic, znaczy nie szukam własnego stylu, będzie to kawałek raczej spokojny, nic nowego. Yo, raz, raz, raz. Byliśmy dzieciakami, nic z nas nie wiedział, co to świat. Alkohol, narkotyki, byliśmy dalecy od zła. A każdego dnia braliśmy szmaczanki pod pachy, pędziliśmy na boisko, wtedy każdy grać potrafił. Nie było orlików, a każdy z nas był biedny. I graliśmy zaciekle, do momentu aż się ściemni. Obdarte kolana, ślizgi robione na betonie. A gdy ktoś rozwalił głowę, nie oznaczało to gry koniec. Wydaje mi się, że to bardzo niemądre i głupie. Kilometry od domu grałem sam w wiejskim klubie. I może nic z tym dzisiaj, teraz nie widzę dziwnego. Ale chodziłem tam, długą trasą i to sam na pieszo. Nie zmieniłbym tych lat, siomuś, za żaden hajs. Zwiedziłem tyle stadionów, tyle zdobytych bram. Idzie euro, a ja znowu na siebie się wkurwiam. Największym marzeniem było wyjechanie na mundial. Robisz to, co kochasz, to rób to na 100%. Nawet gdy patrzą na ciebie, głośno odejdź. Bądź sobą w każdej napotkanej sytuacji. A po latach będziesz dumnie obrany wcześniej racji. Robisz to, co kochasz, to rób to na 100%. Gdy patrzą na ciebie, myślą głośno odejść. Bądź sobą w każdej napotkanej sytuacji. A po latach będziesz dumny obrany. Zbyt wielkie ambicje nie szły razem ze mną w parze. Zmieniłem klub, zmieniłem szkołę i miałem dwie twarze. Wysiłek fizyczny plus zmiana otoczenia. Nie powiem, że nie, ale człowieka bardzo to zmienia. Doświadczyłem, co to melanż i jak pachnie kobieta i jak smakuje feta. Chyba się zmieniłem, coś odrzuciłem rację. Teraz widzę wyraźnie.